Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne. Stosunek energii fotonów emitowanych z dwóch różnych laserów jest 1,17. Po zmianie lasera do oświetlenia pewnej komórki zauważono, że napięcie potrzebne do wyhamowania wszystkich wybitych fotoelektronów należy zwiększyć o tyle procent. Oblicz napięcie hamujące fotoelektrony oddzielnie dla każdego z laserów. Praca wyjścia dla materiału jest równa W. Wypisałem dane, przeliczając jednocześnie pracę wyjścia z elektronowoltów na dżule. Wszystko staram się, żeby było przedstawione w układzie SI. I pamiętajmy o tym, że ładunek elektronu w układzie SI wyrażony to jest tyle kulombów, a jeden elektronowolt, bardzo mała jednostka, którą fizycy posługują się, fizycy atomowi, fizycy jądrowi, jest równa tyle dżuli w układzie SI. Mamy znaleźć napięcie hamujące w pierwszym i drugim przypadku. Pozwoliłem sobie tutaj przedstawić fragment karty wzorów, jaką otrzymuje każdy uczeń od 2023 roku wchodzący na salę, egzaminacyjną z fizyki. Energia i pęd fotonu. Dobrze jest pamiętać te wzory. One nam tu nie będą potrzebne. Nas będzie interesować zjawisko fotoelektryczne i ten wzór opisujący to zjawisko. To jest fundamentalne prawo opisujące zjawisko zachodzące w przyrodzie. To jest zasada zachowania energii. Energia fotonu padającego, który wybije elektron, jest równa pracy wyjścia tego elektronu plus maksymalna energia kinetyczna spośród wszystkich elektronów wyrywanych przez to promieniowanie. I ten wzór podstawowy będzie nam towarzyszył przez następne rozważania. No to stosujemy teraz to podstawowe prawo przyrody, zasadę zachowania energii, dla naszych przypadków, dwóch. Dla pierwszego lasera to wygląda tak w ten sposób. Energia fotonu padającego, praca wyjścia i praca nad fotoelektronem, który wyszedł, praca hamowania przez napięcie hamowania U1. W drugim przypadku wygląda to tak. Skąd to się wzięło? Ano zobacz, U2. Tak jak tu jest EU1, to EU2. 1,71 U1. Czyli mamy dwa równania tego typu. Podzielmy drugie przez pierwsze i zwróćmy uwagę na to, że znamy stosunek E2 do E1, W znamy, E znamy, nie znamy U1. Podstawiamy informację E2 do E1, a następnie mnożymy, pozbywając się ułamka z prawej strony, otrzymujemy taką zależność. Przenosząc na jedną stronę wyrazy W, otrzymujemy tyle, a U1 na prawą stronę tyle. Wyznaczamy U1. Gdy podstawimy dane za W i za E, to zobacz, co otrzymamy. Pięknie się upraszczają 10 do minus 19, to wymnóż, wymnóż, podziel 47 setnych volta. No a napięcie hamowania w przypadku drugiego lasera, a przecież mamy U2 równa się tyle U1. Wstawiamy wartość U1 i znajdujemy, że jest to 0,8 volta.